chociaż tam warto jechać na tamte drzewa, to wtedy, wiesz? To tak naokoło. Bo to gdzieś tam było. Bym kurwa dostał bombę. Dostałeś? Co? Dostałeś czy byś dostał? Nie, bym dostał. Co, głęboki? Nie wiem, czy tu pręt metalowy nie jest zbity. Nie. A tak wyglądało. Mogę tak od razu. Jak tak często przy tych takich właśnie pniakach albo w takich sytuacjach właśnie tak jak mówisz, że trzeba kawałek wcześniej już tak pierdolnąć i przeleci albo się wyjebiesz, a jak kurwa tak to się męczysz. Zawiśnie tą kołyską zjebaną. Każdy ma swój pomysł. No. Chuj no, na teraz wyszedł po twojemu, innym razem może po mojemu. Tak. A następnym razem chłop wszystko przejdzie bezbłędnie. No. I stanie na kępie trawy. Ło. A dobra przeprawka, dobra. Fajnie, fajnie. Te wody takie leżały, one nie były takie śliskie, nie? Co, jechaliśmy? Teraz dużo. Nie, zajebiście. Tam widziałem, trochę nogą się podpierałeś, ale nie były. Tak, takie rzeczy leżało i też. Bardziej psychicznie działało to, że po lewej rów i po prawej rów. Koło do góry. Dobra, zmagamy bardzo.